Cześć, z tej strony Reniferowa i dzisiaj mam coś dla fanów metalicznego wykończenia, błysku i różnych fajnych kolorów, czyli farby metaliczne od Finabar. I dzisiaj Wam opowiem troszeczkę o standardowych farbach metalicznych, o opalach oraz o sparksach. Zapraszam! Przygotowałam po 5 kolorów z każdej kategorii, plus jakby te takie podstawowe, czyli złoty, srebrny i brązowy, i pokażę Wam, jak wyglądają na czarnej i na białej powierzchni. Jako pierwsze pokażę Wam zwykłe farby metaliczne, czyli jakby te podstawowe. I czym one są? No, farby metaliczne po prostu bardzo się błyszczą, można właśnie uzyskać taki fajny, metaliczny, błyszczący efekt. I one są bardzo fajne, bo jest mnóstwo kolorów. Ja wybrałam tutaj jasne kolory, ciemne kolory. Spis kolorów macie w opisie, także nie będę ich wymieniać. I tutaj możecie sobie zobaczyć, jak one wyglądają na białej i na czarnej powierzchni. Ja osobiście, ale oczywiście to jest tylko moja preferencja, ja osobiście wolę używać farb metalicznych na czarnej powierzchni, jakoś nie wiem, wtedy widzę po prostu pełny potencjał tych farb, ale na białej powierzchni wyglądają tak samo cudownie. Farby są bardzo kremowe, bardzo łatwo się je nakłada, mają naprawdę bardzo przyjemną konsystencję, nie są zbyt lejące ani zbyt gęste, chociaż na gęstość to można sobie z tym poradzić, ale to Wam powiem za chwilę. Ja tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać te podstawowe, jakby metaliczne typowo kolory, czyli złoty, srebrny oraz brąz. Jak widzicie, brąz jest właśnie troszeczkę gęstszy, ale to jest naprawdę bardzo stara farba, ja ją mam chyba już ze 3 czy 4 lata, także myślę, że miała prawo zgęstnieć. Złota i srebrna są stosunkowo nowe, więc widzicie, jak wygląda ta konsystencja. Druga jakby kategoria to są sparksy. I zacznę od tego, że właśnie pokażę Wam, w jaki sposób można uratować farbkę, która zgęstniała. I można to zrobić na dwa sposoby. Farby są oczywiście na bazie wody, więc jakby można dodać wody i wymieszać, aczkolwiek przy sparksach nie polecam, ponieważ mika, która jest w tych farbach, a jest jej bardzo dużo, tym właśnie się sparksy charakteryzują, niestety może się rozdzielać, także ja do tych farb dodaję tylko medium akrylowego, które również jest w ofercie Finabar, ono było jakby wyszło razem z fluidami i po prostu wymieszać, zostawić na trochę i ta farba bez problemu wraca do swojej poprzedniej formy. Sparksy różnią się od zwykłych metalicznych farb właśnie tym, że mają w sobie więcej miki, są po prostu bardziej błyszczące. Jedyny problem, jaki tutaj teraz zauważyłam, to niestety wy na tej karteczce zobaczycie kolory i one w większości są takie złoto-rudawe, ale te kolory normalnie są takie, jakie widzicie w pojemniczkach. Nie wiem czemu, po prostu chyba tak dziwnie światło padało. I sparksy wyglądają podobnie i na czarnej, i na białej powierzchni. Ja je uwielbiam, chyba moim ulubionym kolorem jest ten ostatni, czyli unicorn. Tym można tak wymieszać pracę, że po prostu wygląda, jakby zrobiła ją wróżka, po prostu dzieje się magia. Ostatnia kategoria to są opale. To jest prawdziwa magia. To są bardzo czadowe farby, ponieważ to są farby dwukolorowe. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce to, że kupując jedną farbę macie tak naprawdę dwa kolory, ponieważ te farby inaczej wyglądają na białej powierzchni i inaczej wyglądają na czarnej powierzchni. I na przykład ten kolor, znaczy wszystkie oczywiście tak działają, ale jak czytać oznaczenia, na przykład ten trzeci kolor to jest teal blue, co to oznacza, czyli na białej powierzchni będzie kolor teal, czyli taki właśnie morski, a na czarnej będzie to kolor niebieski. Więc zresztą jak zobaczycie sobie pod światło te farby, to widać tą jakby drugą poświatę. One są, zauważyłam, rzadko wykorzystywane. Ja z nich rzadko korzystam, bo po prostu zapominam, że je mam. Ale to jest naprawdę bardzo czarowy produkt.
Oprócz malowania farby metaliczne można również wykorzystać w inny sposób. Można na przykład sobie zrobić pastę, własną pastę, wystarczy do tego żel medium, tylko ważna sprawa, ono musi być gloss, czyli błyszczące, no bo na matowy jakby zabije blask tych farb. Wystarczy dodać naprawdę trochę tej farby, dobrze wymieszać i pasta gotowa. I to jest świetny sposób na to, żeby uzyskać swoją własną niepowtarzalną pastę, bo wiadomo, jakby pasty są w wielu kolorach, tak jak na przykład icing paste, ale jednak czasami brakuje nam tego wyjątkowego koloru, także z tych farb można sobie spokojnie zrobić własne pasty. O czym warto wspomnieć przy tworzeniu takich past właśnie z farb metalicznych, że te nasze utworzone pasty, one są troszeczkę rzadsze, więc nakładając przez maskę, po prostu dobrze dociśnijcie tą maskę i raczej starajcie się powoli nakładać, żeby nic Wam nie wypłynęło bokiem. Ale ogólnie w konsystencji te pasty są naprawdę bardzo, bardzo spoko. I tak jak mówię, możecie stworzyć w tym momencie coś bardzo unikatowego pod konkretny projekt. Też kolejna sprawa jest taka, że jakby nie musicie kupować w tym momencie wszystkich możliwych kolorów past, bo po prostu mając te farby możecie stworzyć sami takie właśnie bardzo błyszczące pasty w jakich tylko chcecie kolorach. I pasty można zrobić i ze zwykłych metalicznych, i ze sparksów. Ja najczęściej robię ze sparksów właśnie, żeby mieć taką mega, mega błyszczącą pastę. I oczywiście z opali również. Tutaj z opali byłam ciekawa, jak to zadziała na czarnej powierzchni. No i jednak żel medium jakby zatrzymuje ten pierwszy kolor, ale po wyschnięciu pod światło, jak sobie ten kartonik troszeczkę tak poprzesuwałam, to widać tą niebieską poświatę. Ale jednak pasta z opala to raczej nastawcie się na ten główny kolor, nawet na czarnej powierzchni. Farby metaliczne nadają się też do uzyskania takiego akwarelowego, rozanego efektu, żeby właśnie osiągnąć takie fajne zacieki. One oczywiście będą metaliczne i ja uwielbiam to robić, zwłaszcza na czarnej powierzchni, bo, no nie wiem, lubię po prostu taki efekt rozlania farby i po wyschnięciu one też bardzo ciekawie wyglądają, bo jakby ta farba się też troszeczkę, wiecie, nierównomiernie rozkłada, więc w jednym miejscu może być troszeczkę ciemniejszy ten kolor, w innym jaśniejszy i to dodaje naprawdę takiego fajnego efektu wielu, wielu projektom. A dla osób, które akurat nie posiadają wosku w kolorze, które by chciały, a posiadają farbę, to te farby właśnie mają tak fajną konsystencję, że można ich używać również w technice dry brushing i one w tym momencie, znaczy da się je nakładać w taki sposób jak wosk, czyli cieniutką warstwą, żeby po prostu podkreślić w tym momencie na przykład odlew. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że spróbujecie, jeśli jeszcze nie próbowaliście, pobawić się właśnie z farbami metalicznymi. Dziękuję Wam bardzo i cześć!